Jest otwarte. Jest tu kto? Halo? Ja się boję w ten labirynt zagłębić, serio, strasznie się boję. Ale chronić im plecy, mnie puszczacie tyłem. Dzisiaj mieliśmy w planach zwiedzić nawiedzony dom milionera. Ale nie wszystko poszło zgodnie z naszym planem. Na samym początku, tak jak zwykle, zrobiliśmy idealny reset. Wraz z Adamem i Szakiem polecieliśmy dronem nad budynek, żeby upewnić się, że jest opuszczony, bo wyglądał na całkiem nowy. Naszym zadaniem było się tam dostać, ale niestety w nocy. Dowiedzieliśmy się od sąsiadów, że sprawa nie jest prosta. Każdy z sąsiadów odradzał nam w zupełności wejście tam, a my uparliśmy się, że zrobimy to w nocy. Postanowiliśmy więc, że polecimy dronem nad drzwi i okna, żeby sprawdzić, czy w ogóle cokolwiek jest otwartego. I okazało się, że tak, co widzicie teraz na ekranie. Więc nie myśląc wiele, wraz z chłopakami spakowaliśmy sprzęt i o godzinie 22 wyruszyliśmy w drogę. Słuchajcie, jesteśmy już na drodze do tego domu. Wy go już pewnie widzieliście za dnia, ale no jest potężna forteca. Jesteśmy trochę obsrani. Jesteśmy we trzech, jest ze mną kamerzysta i drugi kamerzysta w nowym współlokator Adam. I słuchajcie, mam dwóch dwumetrowych drągali, a i tak się boję, jak to jest. Tutaj już są dymy, nie? Tutaj generalnie już nic nie ma, oprócz jakichś domów, takich byłych, wiecie, jakichś osób, kurde, które, nie wiem, albo były mega bogate. Więc jesteśmy trochę obsrani. Za chwilkę widzimy się na miejscu pewnie. Zostawiamy samochód odwrócony w stronę ucieczki w razie czego. Idziemy zobaczyć, bo Adam wie, gdzie się wchodzi, więc Adam, prowadź. Ja ci pierwszy przekopię, jak ktoś do nas podejdzie. Ciebie będę kopał. Za to, że mi nie pozwolili wziąć tego, co chciałem. Jesteśmy na końcu ulicy, dalej już jest las. I ten ziomek, który tutaj mieszkał kiedyś, no na biednego nie wyglądał, tak jak wiecie z backstory. To jest willa bogacza. Stary, to jest nowe ogrodzenie. Stary, to jest... Wow. To jest najlepsze, już się boję, ja się boję samego lasu, a co dopiero tam wejść. Jest dym, nie? Uświeć dawaj. Nie, Adam, chodźmy! To gałąź była, kurwa! To jest puste. Ani żaluzji, ani niczego. A gdzie ty masz tą dziurę? Tam! Nie, Adam, przyjdźmy z rana, zobaczmy sobie, zróbmy oględziny, bo to jest przypał straszny. To ludzie to widzą z tamtych domów. Otwarte okno. Faktycznie, drzwi są otwarte, ty. Czyli to musi być opuszczone. Tędy ewidentnie ktoś wcześniej wchodził. Jest otwarte. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Widać wszystko? Ja bym odpuścił. Myślisz, że za dnia tu przyjść? Ja się trochę boję. Zrobił oględziny za dnia, stary, serio. Panowie, nie możemy w tym momencie odpuścić. Przyszliśmy tutaj po to, żeby zwyciężyć. Zapraszam, otwieram wam drzwi. Dobra, chodźmy po prostu. Ja mówię, że to jest zły pomysł. To jest zły pomysł, stary, w nocy. Chodźmy, serio. Zróbmy to w dzień, nie? Nie, stary, to jest zły pomysł, nie przejdę. Stary, nie mamy nawet nic do obrony własnej, to jest taka głupota. Nie mamy nic ze sobą jeszcze, no. Myślisz, że nie damy rady? Stary, a teraz co mam zrobić? Ręką się bronić? Uważasz, że teraz się bezpiecznie czujesz? Stary, mi się wydaje, że musimy wrócić tu za dnia i zrobić jakieś oględziny, bo jest pizdziec. Stary, mnie gałęź wystraszyła, co dopiero jak ktoś tam będzie. Próbujemy, robimy to, panowie. Widzowie, zostawcie łapę w górę. Tak jest. Bo jest katastrofa, nie? Idź, Mati, pierwszy. Jesteśmy w środku. Nie, stary. Nie mogę. Nie, chłopaki. Nie mogę, stary, nie? To jest głupota. Jesteśmy pod domem, tu są ewidentnie otwarte drzwi. I ewidentnie to stoi puste, nie? Są nowe powyłamowane okna. Zobaczcie, mamy pewność, że to jest opuszczony budynek, bo są wszystkie drzwi pootwierane, są wszystkie okna powybijane. Jest to, jak widzieliście, duży budynek, ale jest na pewno opuszczony. Stary. To nie jest... Stary, tu są jakiś szpadel ułamany. Jest tu kto? Halo? Nikogo, stary, nie ma w środku. Chyba. O ile ten ktoś się w ogóle odzywa. Dobra, zobacz, tu są ewidentnie pajęczyny na drzwiach. Stary, to jest nieskończony nawet dom. Tu gniazdka porozmontowywane. Ja się boję w ten labirynt zagłębić, serio, strasznie się boję. Ale to była wielka willa, serio, wielka willa, nie? Jest tu kto? Ej, chłopaki, idźmy może od początku, co? Wszystko zbadajmy po kolei. No tak. Tam widzę, że tam są jakieś przejścia, to pójdziemy, a coś tam... Patrz, pamiętajcie o tym, żeby kryć plecy. Jak coś zobaczycie, patrzcie, oczy muszą być wszędzie. Patrzę, tylko w kamerę patrzę, nie? Zobacz, tu jest, stary, normalnie ten. Jeżeli Jeżeli ktoś by to chciał rozkraść, to są worki z cementem, nie? Tak, to jest po prostu nieskończona budowa. Tylko, że ktoś nie chce tego skończyć, stary. Zobacz, to jest ewidentnie przygotowane pod sedes. Tak, są... pod toaletę, no. Zobacz, pokaż to. I tu jest, stary, jakby ktoś chciał, to by to rozkradł, nie? No tak, no. Przepraszam, to ja. Nie idźmy, ta, to nie. Cofnijmy najpierw tam. Tramę, są schody. Wejdź na piętro, najpierw eksplorujmy cały dolny... Na piętro już nie będziemy łazić, stary. Tu jest jakiś ogromny salon. Nawet nasze lampki tu nie dają rady zbytnio. Muszę przewinąć. To jest wszystko już porozwalane, kable są powyciągane. Jest masakra generalnie. Nie, te kable są położone, one są przygotowane do tego. A nie, faktycznie, one tu były. Tych kabli już nie ma, czyli ktoś na miedź musiał kable wyciągnąć. Tak, ktoś wyrwał te kable, żeby sprzedać pewnie. Spokojnie. Ale wyjdźmy, zobaczysz, będzie czego, żeby wiesz. Ale chronci mi plecy, mnie przecie tyłem, ja nic nie mam. Ja ci patrzę na plecy, Szaku, spokojnie. O, tak, coveruję cię. Liczę na ciebie, stary. Łazi ktoś tu naokoło. Bo go widziałem. Słuchajcie, łazi tu ktoś naokoło na pewno. Chodźmy do fury, ogarniemy temat, żeby ktoś tu już nie jechał, nie? I chodźmy, wyjdźmy z tego. Ty, Patryk. Lecieć nie chroni. Ja ci chronię, spokojnie. Ale mi chroni. Ewidentnie widziałem długie spodnie. Ty kliknij furę lepiej. Nie wiem, czy to schiza. Klikam furę, czekajcie. Ale powiem wam, że jest mega hardcore. Fura jest. Ale gdzie ty to widziałeś? Za płotem. Chciałem szybko wyjść, dlatego, że widziałem, że się spodnie ruszyły za płotem w krzakach. Tak jakby ktoś tam siedział i czekał cały czas. Ta, zostawcie łapę w górę i zaraz wracamy z jakimś nowym planem. Postanowiliśmy odstawić samochód, gdyż bałem się o jego stan i postanowiliśmy, że wrócimy do domu z buta. Natomiast podczas drogi spotkaliśmy przechodnia, który przekazał nam kilka niepokojących informacji. Szedł pan z psem, którego tam widzieliście przed chwilą w kadrze. Powiedział nam, że generalnie nie poleca, bo były już groźby, że ktoś tam siedzi i tak dalej. Przed chwilą pojechaliśmy tam autem, nie będę okłamywał. Widzieliśmy, że ktoś bierze telefon do ucha, przykłada. Policja przed chwilą jechała, chyba nie tutaj, ale jest tyle zbiegów okoliczności, tyle rzeczy, że wracamy tam po prostu rano, bo jesteśmy wszyscy obsrani. Znaczy Adam generalnie to z chęcią by poszedł. On ma nie ukrywam, ale ja to poszedł, to tak. Powiedział? Miałem wrażenie, że byliśmy tam 2 godziny, nie? A weszliśmy do 3 pokoi, bo sobie przed chwilą obejrzałem nagranie, więc jedziemy coś zjeść, wracamy rano i zeksplorujemy całą chatę do końca. Wybaczcie mi, widzowie, nie damy rady, serio. Jesteśmy zesrani. Ale już teraz ma flashbacki, już teraz to czuję, nie? Nie wiadomo, czy to kwestia wiatru, czy ktoś tu wczoraj był, albo dzisiaj, po prostu... Drzwi zamknięte, stary. Domknięte. My chyba takich nie zostawiliśmy tu wczoraj. A myślisz, żebyśmy w opuszczonym miejscu drzwi ze sobą zamykali? Czy Patryk wczoraj nie zmyślał? Patrzcie, tutaj jest ciemno i totalnie nie wiem, co tu jest. Pentagram. I kawałek, co to jest? Co to jest narysowane? To jest coś martwego, stary. Ej, bez skutek. Stary, tam jest ciemno, tam jest kolejne pomieszczenie dalej. Ja pierd... Tu w nocy mieliśmy być? Ej, to naprawdę tam jest, nie? Teraz czuję znowu... Coś tam leży, nie? Idziemy zobaczyć? No idziemy. Stary, tu ktoś to zrobił palcami. Faktycznie, ale to jest farba, nie? No nie ma co gadać. Ja pierd... Tak martwy tam jest. Ej, ale to jest przypał, to są jakieś rytuały, to ja nie wiem co... No, nie, idziemy stąd. Idź. Patrzmy. W tamtym momencie pomyśleliśmy, że to są tylko żarty jakichś gówniarzy. Ale to, co odczuwaliśmy w tamtym momencie, było naprawdę dziwne. Po wyjściu z tamtego pokoju jedynym sygnałem było opuszczenie tego domu w trybie natychmiastowym. Ale po dojściu z powrotem do drzwi jakby o wszystkim zapomnieliśmy i poszliśmy na górę. Nie wiem, strasznie dziwne zachowanie z naszej strony. Na górze było już całkiem zwyczajnie, nie czuliśmy zbytniego stresu, ani nic takiego. Teraz jak siedzę na montażu, to wiem, że dziwne to było zachowanie i nie potrafię go wytłumaczyć. A tutaj... O, a tu jest pełno światła. Zobacz, co tu się dzieje. Obiekt chroniony Perkun. Nie wiem, czy mamy przypał, czy nie. Schody w ogóle nie mają barierek, zobaczcie. Jest wejście na salonę. Patrzcie, jak to jest przestrzeń. Patrzcie, jaki tu jest wielki salon, wielka przestrzeń. Tu jest otwarte okno, więc ewidentnie ktoś tu już chodził. Tam są jakieś pourywane rzeczy w ogóle. Ej, ale w ogóle jaki fajny taras, co to jest? No weź. To jest idealne wyjście, nie? Czyli byliśmy tak jakby w piwnicy. Tu jakby tam miała być kotłownia i takie rzeczy. Odsuń się. Stary, to jest przesada, to są schody na dół z filmów, nie? Chodźcie. Ty, przecież to zwracamy na poziom, tu byliśmy. Siada, że butelkami ktoś ściany malował. Daj, może ktoś urzędować, bo tu jest miar ciepła, czarno. Są zakurzone, więc wygląda na to, że od dłuższego czasu nikogo tu nie było. O kurde, ktoś się elektryką już zajmował. Zobacz, to jest okno sufitowe, które jest wybite. Nie wiem, ktoś próbował tędy górą właścić. Siada, że ktoś w ogóle tędy próbował wyjść. Wyjść? No wiesz, tak okno na tam, żeby wejść. Porozkradane zostało, ta elektryka, to wszystko jest pokradzione, zacz, wyciągnięte z rurek. Zobacz, to jest jakieś zwierzęce kubry. Tak, bez kitu. Zwierzęce? Przecież nie ludzkie, ty. Ej, generalnie schodzenie po schodach jest ciekawym przeżyciem. No i tak jak widzieliście, zeksplorowaliśmy cały ten dom. Moim zdaniem jest on pełen zagadek, ale my jesteśmy za bardzo obsrani, za przeproszeniem, żeby tam dalej chodzić. Ja ze swojej strony już nigdy tam na pewno nie wrócę, a jeżeli byście chcieli, żebym więcej filmów robił z takich właśnie rzeczy, to strzelcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem i napiszcie komentarz, co myślicie o sytuacji, która zdarzyła się w tym domu. No i oczywiście ocencie ten film w komentarzu. Wpadajcie też do Szaka i Adama na Instagramy. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. To było mocne, serio.